Państwa za nami ciekawy mecz Chojniczanka Chojnica Miedź Legnica. Końcowy wynik 1-1. Bramka na 1-0 dla Chojniczanki Kasper Tatara. 32 minuta wyrównanie tuż po przerwie. 49 minuta Marcin Garów, trenerowi obu drużyn, pan Bogusław Baniak, pan Grzegorz Kapica i rzecz jasna trener gości jako pierwszy, pan Bogusław Baniak. No ja może bym rozłożył się na taką krótką i tutaj się na taki dodatek temat. Pierwsza sprawa to jest mój zespół, później druga połowa. My zagraliśmy słabo, beznadziejnie pierwszą połowę, to nie był ten zespół, który się nastawiliśmy tutaj wywieźć 3 punkty i zdecydowanie w szatni ostre słowa i męska rozmowa spowodowała to, że wiedzieliśmy, że pobytowi mieliśmy swojego trenera w tym meczu, że Chojniczanka kompletnie o 65 minucie stoi na boisku, w związku z tym to samo się potwierdziło. Mam ogromny żal do chłopców, że w drugiej połowie, właściwie do 60 minuty, kiedy były falowe ataki na bramkę, że nie potrafiliśmy strzelić bramki. Brakowało Zakrzewskiego, zabrakło Hentera, bo myślę, że w drugiej połowie to zdecydowanie tylko zespół jeden grał, a Chojniczanka tylko przeszkadzała i piłka jest tak zbędna, że jeszcze miała sytuację na rozwiązanie tego meczu. Potwierdziło się to, że my chcieliśmy strasznie zagrać od pierwszej i zmęczyć Chojniczankę. No, bramka im pocięła stóp i skrzydła, zbudowani zawodnicy gdzieś odjechali w siną dali, mówiłem, by nie przerwali. I naprawdę męska rozmowa, no to mogłoby być nawet ratować z 2-0 byłoby trudniej. Na teraz mecz się tak ułożył, że później opadający z sił drużyna mogliśmy tutaj się pokusić kompletnie o 3 punkty i nie ma żadnej radości z tego remisu. Jest brutalne podejście w cudzysłowie oczywiście do zawodników, że taką drugą połowę uzyskując taką przewagę nie wygrywają spotkania. Ja mam tyle. Dziękuję bardzo. Że gospodarz powinien być kulturalny. Będę kulturalny, bo nasza pierwsza gości to polska tradycja powinna być kulturalna. A więc skupię się na meczu. Przypadkowa bramka na 1-1. W doskonałej sytuacji 4-2, 5-3. Uderzenie Tomka, sytuacja z 5 metrów. Bartka Kaśnikowskiego. To są sytuacje, które normalny zespół powinien wykorzystywać. To bezwzględnie. I to się tak wyrażę, wora wsadzić, określenie, czy ktoś stoi na boisku, czy ktoś nie stoi na boisku. No ale cóż, 1-1, zupełnie inne spotkanie niż to, które graliśmy przynajmniej na połowę 7 dni. Jak wtedy na łaskach zauważyliśmy trenera na meczu w Bytowie i doszli do wniosku, że stoją 65. Szkoda, że trenera nie posłali na inne spotkanie, kiedy Chojniczanka strzela bramki i wygrywa mecz. I niestety 65 minuty. Zespół z takimi umiejętnościami, teraz powiem szczerze, z takimi zawodnikami i taki potencjał, który nie potrafi wygrać zespołem, który rok temu awansował do drugiej ligi, to jest was problem.